Siema, tu Pyza w kolejnym filmie, oczywiście z lasu dla wszystkich swoich miłośników leśnych przygód. Nakręcę dla Was jakiś materiał oto z tego miejsca, czyli borowikowe wyzwanie, czas zacząć i tak to mniej więcej będzie wyglądało, jak pokazałem na wstępie, czyli cały dzień ma deszcz padać i ten dzisiejszy wtorkowy dzionek nakręcimy materiał, a co uda się znaleźć, zobaczycie sami na moim filmie. Więc nie przedłużając już dłużej, zaczynamy. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach, i jedziemy z tym koksem, bo już późno. Zapraszam serdecznie na najnowszy film oto z mojego dzisiejszego wtorkowego wypadu, czyli 31.08.2021. Czas zacząć borowikowe wyzwanie. I mamy pięknego czerwonego kozaczka, którego przytulimy. Jak widzieliście, drodzy Państwo, przy wejściu do lasu, jeszcze nie doszłem w miejsce, gdzie chciałem wejść do lasu, trafiłem pierwszego borowika, oczywiście zdrowy, czerwonego kozaczka, łebek i kilka mleczai, rydzy. I tak to mniej więcej na wejściu wygląda. Czyli na tą chwilę jeszcze raz jest godzina 7.19, 31 sierpnia 2021. Wtorek. Nakręcę dla Was film, czyli borowikowe wyzwanie, czas zacząć. No i jedną sztukę już mamy, a co uda się jeszcze trafić, zobaczycie na filmie. Czyli nabijamy sztuka i stówkę. Stówkę sobie zaplanowałem, tak w ankiecie większość widzów stwierdziła, że uda się, więc wierzę Wam na słowo. Obcinamy krótko i będziemy zbierać grzybki mieszane, to co nam las dał, da w dzisiejszym wypadzie. Więc 99 brakuje do osiągnięcia celu i w ten dzisiaj deszczowy wtorek pochodzimy po lesie i zobaczymy, co rośnie po tych deszczach, które ulewach, które występują w całym kraju. Także i u Was, tak i u mnie. Więc jest mokro. Ja wziąłem gumowce, przeciwdeszczowy płas, spodnie na szelkach, tak aby nie zmoknąć. I pochodzimy, zobaczymy. Więc jeszcze raz zapraszam Państwa na najnowszy wypad w moim wykonaniu. Nożyk, tak aby nie zgubić. Zobaczcie. Do koszyka. I w koszyku go trzymał. Dwa kolejne zamówiłem. Czyli dwa różne. A teraz połazimy. Poszukamy prawusków. Jest bardzo mokro, od razu mówię, ale to nam nie przeszkadza w zbieraniu grzybków. Więc po takiej krótkiej prezentacji, wstępie, czas zacząć to moje grzybobranie. Więc idziemy przed siebie ku leśnej przygodzie. Taka gratka nie zdarza się co dzień. Widzę ładnego prawuska. Więc oczywiście go przytulimy, nie inaczej. Ludzie, niektórzy w komentarzach mówią, że grzyby się wykręca. Faktycznie macie, drodzy Państwo, rację, grzyby się wykręca, jak są mocno ukorzenione, ale te same wychodzą, wystarczy je dotknąć. Czyli mamy drugiego, przepraszam,
drugiego borowika, od razu go sprawdzimy. Zdrowy. Mamy drugą sztukę. I widzę od razu następnego. Tu dalej. I zobaczcie, co tu wykręcać, jak sam wyskakuje. Sam wyskakuje. Zakrywamy tylko grzybnie. I mamy kolejnego borowika. Szukamy dalej tych naszych leśnych koleżków. I wiecie, już się robi pięknie. Trzeci, którego obczyścimy, bo są zdrowe. Grzybki dzisiaj prawdopodobnie zadzwonię, później wydam komuś. Tak, jak ktoś inny się dzisiaj cieszy z moich dzisiejszych zbiorów. Więc szukamy tu dalej i zobaczymy, czy coś nie ominąłem. Tu mamy kozią brodę. Zobaczcie, jaka ładna. Jaka ładna kozia broda. Czyli przed chwilą znalazłem czwartego. Jak widzicie, 1, 2, 4. I tu kolejny, który bez problemu wychodzi. Młode grzyby, jak widzicie sami, białe sito, nie w pełni ukształtowany, czyli nie stary grzyb, tylko z młodych i na dodatek zdrowy, więc trochę dłużej odcinam, zostawiam trochę dłużej nogę, bo grzyby są, widzę teraz, zdrowe, nierobaczywe. Nabiję tylko i mamy 2, 4, 5 sztuk. Wszystko się zgadza. Wiecie, ja starych grzybów z bardzo żółtym, zielonym, bardzo zielonym sitem nie zbieram, dlatego że grzyby, wiecie sami, ściągają bardzo dużo toksyn. Toksyn rakotwórczych. Przeważnie te bardzo dojrzałe, stare grzyby, poczytajcie o tym, więc tylko młode zarodniki zbieram, a z bardzo zielonym sitem, co mają bardzo intensywny smak, stare grzyby, bardzo intensywny smak, ale zawierają dużo toksyn, więc ja starych grzybów nie zbieram, tylko mniej więcej młode, letko zielonkawe, nie więcej. Przejdziemy tędy, co tu mamy. Nie, to nie, to nie, to nie. Idziemy dalej. Więc mamy kolejnego borowika. Więc do koszyczka i śmigamy dalej. I zobaczcie sami, co tu wykręcać. Jak sam wychodzi nasz borowik. Koszyczek pomału się zapełnia, ale tu mamy drugiego leśnego przyjaciela, którego wyjmiemy i tu taki ogryzek tego zostawimy, bo widać, że jest zmęczony kapelusz. To tylko te dwa i śmigamy dalej, nieopodal dalej mamy kolejnego leśnego przyjaciela. Bardzo się mylą te grzyby, drodzy Państwo, zobaczcie. Te grzyby bardzo mylą się z borowikami. Jest ich tu sporo, mniejszych, większych.
więc do każdego z nich trzeba podejść i stwierdzić, czy to borowik, czy psiok, czyli grzyb niejadalny. Więc dokładnie po malutku chodzę, szukam i coś już zaczyna się dziać w tym moim koszyczku. Na tą chwilę jest 9 sztuk. I o tym, drodzy Państwo, mówiłem, czyli te grzyby z daleka podobne do borowików i sporo tego jest, więc ciężko się zbiera, gdy po deszczu świecą się liście, grzyby, a wśród nich te psioki podobne do naszych borowików. Tak, tutaj coś się świeci, ale to nie to, więc dokładnie musimy obserwować, co i jak. Pod grzyba mamy, ale nie biorę. I tu drugi podgrzyb też nie biorę. Interesują nas borowiki, ewentualnie czerwone kozaczki. Mamy kanie. Zobaczcie sami, ale nie zabiorę jej ze względu na to, że kania to jest delikatny grzyb, tak samo jak rydze, więc rydze przytuliłem, a kanie zostawię. Szukamy leśnych przyjaciół. Widzicie, same wyskakują, ledwie zakorzeniony. Więc, drodzy Państwo, nie ma co wykręcać, jak grzybki same wyskakują mi do rączki. Do marynaty. Do marynaty, bo takie są najlepsze w całości. W całości. W całości do marynaty. Już coś zaczyna się dziać, czyli 10 było maluszków, które zabiorę do marynaty, ale i tak te grzyby dzisiaj rozdam, więc ktoś inny będzie cieszył się z tego zbioru. Zobaczcie, dość że robaczywy, to jeszcze pełno toksyn, zielony, w pełni ukształtowany i cały w wodzie. Zobaczcie, jak to mniej więcej wygląda. I nie mówcie, że czemu zerwałem, dlatego żeby Wam pokazać, jakby grzyb był zdrowy, zabrałbym go, ale jest robaczywy, mokry, więc zostawimy go. I tak to mniej więcej wygląda.
ale jak jest jeden, to może być gdzieś drugi. Jest, 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 jest taki, co nas interesuje. Taki, co nas interesuje. Więc go przytulimy. Delikatnie czyszczę, bo grzyby raczej są zdrowe. Z tego, co widzę po cięciu. Zdrowy jest. Sztuka. I szukamy dalej. Zobaczymy, bo tu jest fajnie. Jest, jest, jest. Jest kolejny prawusek, a z boku nic nie widzę. Nic, ale tu jest taki ładny borowik. Postawimy koszyk. I tak to mniej więcej wygląda. I mamy kolejnego leśnego koleżkę, czyli sito białe, sztuka. I tu drugi małolacik, ale ten jest trochę wszamany, ale zabierzemy, bo i tak grzyby do rozdania. Ale co mi nie sprawia przyjemności w tym grzybku na przykład, to komuś innemu nie gra różnicy. Bo i tak, tak mówię, poszatkuję i tak to pójdzie do szatkowania, do gotowania czy suszenia. To większego znaczenia nie ma, jak grzyb wygląda. Najważniejsze, żeby był zdrowy. Ale niestety ten kapiszon jest robaczywy, no i dobrze. A ten pierwszy jest ładny, zobaczcie sami. Czyściutki, młody borowik. To nabijamy tylko sztukę. Śmigamy dalej ku leśnej przygodzie. Tego byczka zostawimy, bo jest spory. Poszukamy mniejszy. Thank you.
mamy takiego czerwonego kozaka, którego oczywiście zostawimy. Przytulimy tylko takiego tego a tego zostawimy i tego. Dużych grzybów nie biorę z tego względu, że żeby mi więcej grzybków weszło do koszyka, a cel muszę osiągnąć przynajmniej borowikowe wyzwanie, 100 borowików. To jeszcze mi trochę brakuje. Kolejna kania, którą zostawimy, czyli kania. Cały czas pada, drodzy widzowie. Dobrze, że las jest nie taki gęsty, więc za bardzo się nie uflogam, ale grzybiarzy już trochę napotkałem, więc będziemy musieli zmienić miejsce i wejść trochę w gęstszy las, tak aby dozbierać jeszcze trochę grzybków, ale już jest, pół koszyka jest, więc jest już dobrze, drodzy Państwo, więc śmigamy dalej, aby osiągnąć cel i może jakaś nadwyżka będzie. Pochodzimy, pośmigamy i sami zobaczycie, jak to mniej więcej się skończy, czyli te borowikowe wyzwanie, nie inaczej, ale tu jest piękny, piękny, zobaczcie, ale nie, nie, to nie borowiki, to nie borowiki, dlatego ciężko się zbiera, liście się świecą, tak grzybki się świecą i ciężko je pomylić z borowikami. Ale szukamy dalej i jest, wiecie jak, pięknie, pięknie i jeszcze raz pięknie. Po prostu wszyscy razem w pytę! Zobaczcie, jak wszędzie mokro. W całej Polsce pada mokro, no ale jakieś grzybki występują i jest pytka. Więc drodzy Państwo, o to w tym wszystkim chodzi. O to w tym wszystkim chodzi, aby pozbierać sobie naszych
leśnych przyjaciół. I jest bajecznie, nie inaczej. Bajecznie. Zbieramy, szukamy. Jest pytkę. Po prostu, drodzy Państwo, jest tak jak na zdjęciu. Po prostu mokro, deszczowo i grzyby pływają. Tak jak na zdjęciu, nie inaczej. A my teraz zmienimy trochę las, tak aby trochę więcej ich było, ale czy będą w tamtym innym, zobaczycie sami. Więc zostańcie ze mną i zobaczymy dalej, co i jak w tym filmie Borowikowe wyzwanie.